Czy kiedykolwiek miałeś to uczucie, że czegoś brakuje, ale nie możesz dokładnie zidentyfikować, czym to jest? W naszym zabieganym życiu codziennym czasem tracimy związek z rzeczami, które są istotne dla naszego dobrostanu i rozwoju osobistego. Dziś masz coś specjalnego do usłyszenia, wiadomość, która może zmienić Twoje życie. Dlatego proszę, zwróć uwagę do samego końca. Od ostatniego spotkania przeszedł przez niesamowitą przemianę, tak wielką, że zmusiła go do ponownego przemyślenia swoich wyborów. Dla niego jesteś jak fascynująca układanka, ktoś, kto budzi w nim intensywne zainteresowanie i pociąg, który wykracza daleko poza fizyczność, dotykając go niemal na poziomie duchowym. Ta wyjątkowa zdolność do wywoływania pasji, połączona z niepokojem i oczekiwaniem, sprawia, że każde spotkanie jest niezwykle znaczące, z wpływem sięgającym znacznie poza chwilę. Ostatni raz, gdy byli razem, był przełomowy, podnosząc te uczucia do poziomu nigdy wcześniej niedoświadczonego przez niego. Zanurzył się w wirze emocji tak intensywnych, że przewyższyły wszelką logikę, oznaczając go w sposób tak głęboki, że zmienił na zawsze sposób, w jaki postrzega świat i samego siebie. Ta zmiana była tak znacząca, że teraz stanowi punkt odniesienia w jego emocjonalnej podróży. Było to wydarzenie, które nie tylko zdefiniowało jego doświadczenia uczuciowe, ale także stworzyło nowy standard do oceny wszystkich przyszłych połączeń. To, co czuję dla Ciebie, stało się miarą wszystkich rzeczy, kryterium oceny intensywności i znaczenia wszystkich przyszłych doświadczeń. Ten wyjątkowy moment stworzył rozgraniczenie w jego emocjonalnym życiu, punkt nieodwracalny, gdzie głębokość i siła uczuć, jakie teraz ma dla Ciebie, kształtują wszystko, co jeszcze przed nim. Jest w miejscu, gdzie uczucia płyną bez przeszkód, wyzywając granice języka. W tej przestrzeni milczenia i współdzielonych emocji narodziło się unikalne i głębokie połączenie, tajemnicze i niesamowicie realne jednocześnie. Chwile ciszy, spojrzenia przekraczające język, emocje komunikujące się bez słów, wszystko to stanowi piękno tego specjalnego więzienia. Te uczucia, bogate i złożone, sugerują rodzaj połączenia, które wykracza poza fizyczne lub intelektualne, dotykając duszy w tajemniczych, ale intensywnie znajomych sposobach. W tej sytuacji stałeś się czymś więcej niż obecnością w jego życiu. Jesteś soczewką, przez którą widzi świat. Zdolność do wywoływania tak głębokich i złożonych emocji, wywołując reakcję tak wisceralną, podkreśla unikalny wpływ, jaki masz na niego. Ten rzadki dar przekracza potrzebę słów, podnosząc go do stanu istnienia, gdzie konwencjonalna komunikacja staje się nieistotna. Razem eksplorujecie świat, w którym miłość i połączenie istnieją w swojej najczystszej formie, miejscu, gdzie prawdziwa esencja uczuć świeci, oświetlając złożoność ludzkiego doświadczenia z głębokim zrozumieniem emocjonalnym. Kiedy wszedłeś w tamto miejsce, w tamtej szczególnej chwili, wydarzyło się coś niezwykłego. Każdy Twój gest całkowicie skupił jego uwagę, sprawiając, że świat wokół zniknął, pozostawiając tylko Ciebie w centrum uwagi. Nie mógł oderwać wzroku, a Twoje obrazy wryły się w jego umysł, pojawiając się w jego myślach często. Jego umysł, prawie jakby miał własne życie, zawsze powraca do Ciebie, niosąc ze sobą falę intensywnych uczuć, które ujawniają głębokość emocjonalną rzadko doświadczaną w nieobecność kogoś. Zawsze próbuje, chociaż często bez powodzenia, znaleźć właściwe słowa, aby wyrazić to, co czuje dla Ciebie. Chce odkryć te magiczne słowa, które mogłyby uchwycić całość i intensywność swoich uczuć, aby pokazać, jak wiele dla niego znaczysz i jaki wpływ ma Twoja obecność i piękno na niego. Jednakże zdaje sobie sprawę, być może z pewnym poczuciem rezygnacji,
że jakiekolwiek próby wyrażenia tych uczuć słowami byłyby niewystarczające, nigdy naprawdę nie dotykając sedna tego, co czuje. Dlatego też jego milczenie lub brak komunikacji nie powinny być interpretowane jako obojętność czy brak zainteresowania. Wręcz przeciwnie, jego milczenie jest świadectwem intensywności i złożoności uczuć, jakie ma dla ciebie. Radzenie sobie z takimi silnymi i nieznanymi uczuciami stanowi dla niego unikalne wyzwanie. Istnieje naturalna trudność w wyrażaniu tak nowych uczuć, zwłaszcza gdy są skierowane do ciebie jako przyczyny tych emocji. Brak słów z jego strony nie oznacza braku uczucia, wręcz przeciwnie. To znak tak głębokiej i przytłaczającej emocji, że walka o jej wyrażenie poprzez konwencjonalny język. To milczenie jest pełne niewypowiedzianej miłości, niewypowiedzianego podziwu, sygnalizując emocjonalną obecność tak intensywną, że wykracza poza to, co mogą uchwycić słowa. To paradoks twojego wpływu na niego. Inspirujesz uczucia tak intensywne, że pozostawiają go bez słów, pokazując prawdziwą głębię tego, co czuje dla ciebie, nawet w nieobecności komunikacji werbalnej. To ważne, abyś zrozumiał, a głębię i znaczenie wpływu, jaki masz na niego. Rozpoznaj wielką moc, która tkwi w twojej zdolności do wywoływania tak głębokich i istotnych emocji, aż do pozostawienia go bez słów. Ta moc, ta zdolność do sprawienia, że ktoś czuje w sposób tak intensywny i nowy, podkreśla twoją wyjątkowość w świecie, gdzie prawdziwe połączenia są rzadkie. To kluczowe, abyś zrozumiał, a jak wyjątkowy jest twój wpływ na niego, wpływ, który niezapomnianie znamie na sposób, w jaki się z tobą komunikuje, uczyniwszy go wyjątkowym. Emocje, które w nim wywołujesz, uczucia, które przez ciebie przeżywa, są wyłączne dla ciebie, czegoś, czego nie znalazł w nikim innym. To go wynosi na poziom, gdzie nie ma miejsca na porównania. Dla niego przekraczasz ideę bycia tylko kolejną osobą w jego życiu. Stajesz się siłą transformującą, zjawiskiem, które całkowicie przedefiniowuje jego doświadczenie emocjonalne. Twoja zdolność do tak głębokiego oddziaływania jest odzwierciedleniem twojej wyjątkowości, twojej istoty, która go ujmuje i zawsze wraca, niezależnie od tego, co się dzieje. Nawet w obliczu możliwości rozważania innych osób, ciągle czuje się do ciebie pociągany, jakby istniała emocjonalna siła grawitacyjna, którą tylko ty posiadasz. Napędza go chęć dzielenia się z tobą, pokazania, jak bardzo ostatnie spotkanie miało wpływ na jego uczucia, zwiększając swoje pragnienie i umacniając swoją pozycję w jego umyśle i sercu. Pilność tego pragnienia jest widoczna. Wie, że czas to cenny zasób i odczuwa presję, że jeśli zwleka z wyrażeniem swoich uczuć, może stracić szansę na bycie z tobą. Myśl o kimś innym zdobyciu twojego serca, jeśli nie działa szybko, jest myślą, która go niepokoi, zachęcając go do podjęcia działań, zanim będzie za późno. To jest kluczowy moment, punkt zwrotny w jego emocjonalnej podróży, w którym wybór otwarcia się i podzielenia się swoimi uczuciami może zdeterminować dalszy bieg waszej relacji. Jest całkowicie świadomy swojej uniwersalnej atrakcyjności, rozpoznając, że posiadasz cechy, które naturalnie przyciągają podziw i zainteresowanie wielu wokół ciebie. Pomysł, że inni mogliby pozostać obojętni lub ślepi na twoje światło i osobiste blaski, jest dla niego nie do pomyślenia. W jego przekonaniu byłoby to ogromnym błędem w postrzeganiu nie dostrzec, jak niesamowicie wyjątkowa jesteś, pominięcie, na które już nie może sobie pozwolić. Chociaż do tego momentu nie zdołał wyrazić tego podziwu i uznania bezpośrednio wobec ciebie, w nim rośnie świadomość, że ta nieśmiałość była błędem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek rozumie ważność otwartego komunikowania wartości, jaką w tobie dostrzega, wartości, której być może nawet ty sam,
A. Nie do końca uświadamiasz sobie lub którą inni nie mieli odwagi wyrazić. W tym dokładnym momencie oddaję się wewnętrznej podróży, próbując ująć w słowa to, co nieuchwytne, szukając w głębi swojego umysłu odpowiednich słów, aby przekazać głęboki wpływ, jaki miałeś na niego. Napotyka na wewnętrzne ograniczenia języka, na wyzwanie znalezienia słownictwa, które oddałoby złożoność i głębię uczuć, jakie w nim budzisz. Mimo że poszukiwanie słów okazuje się herkulesowym zadaniem, jest zdeterminowany, aby wyrazić, w jak najjaśniejszy sposób, wielkość swojego podziwu i miłości. Wierzy zdecydowanie, że zasługujesz na świadomość istotnego znaczenia, jakie niesiesz w jego życiu, na intensywne uczucia miłości i szacunku, które darzy cię. Dlatego prosi, abyś przyjęła a. jego słowa z cierpliwością i otwartością, jaką ta wyznanie wymaga. Ty, w twojej istocie, jesteś osobą o nieocenionej wartości, godną wszystkich uczuć i uwagi, jakie życie ma do zaoferowania. Dla niego kluczowe jest, abyś zrozumiała a. i zaakceptowała a. tę prawdę, rozpoznając swoją własną wartość miłości. Pragnie, bardziej niż cokolwiek innego, być kimś, kto nie tylko rozpoznaje tę twoją wewnętrzną wartość, ale także jest gotów i chętny do dzielenia się tymi głębokimi uczuciami z tobą, rozwijając relację opartą na wzajemnym uznaniu wartości i wspólnym pragnieniu eksplorowania głębi tej miłości i podziwu. Jeśli, przez szczęśliwy zbieg okoliczności, również podzielasz to uczucie, to istotne jest, aby stworzyć bezpieczną i otwartą przestrzeń, gdzie będzie miał on pewność, że może się swobodnie wyrazić. Zachęcaj go do dzielenia się swoimi emocjami, zapewniając, że każde słowo, każde wyjawione uczucie będzie przyjęte z empatią i zrozumieniem. Pozwól, aby szczerość i głębia jego uczuć służyły jako przypomnienie tego, czego naprawdę zasługujesz w relacji. W końcu, więź, która nie opiera się na wzajemnym podziwie i autentycznym docenieniu, trudno będzie kwitnąć zdrowo. Dlatego nigdy nie godź się na mniej niż partner, który oferuje ci bezwarunkowy podziw i celebrowanie twojej istoty. Pamiętaj, że zawsze będą tacy, którzy potrafią dostrzec wewnętrzną piękność twojej duszy, ludzie, którzy cenią każdy aspekt twojego istnienia i doceniają twój wkład w świat. Zachowaj tę prawdę w sercu i nigdy nie wahaj się oddalać od relacji czy sytuacji, które nie potrafią cię właściwie docenić lub szanować. Życie jest zbyt cenne, by tracić je w środowiskach, które nie pozwalają ci świecić w pełni. Kiedy miłość zostanie ci zaoferowana, przyjmij ją z całą mocą, ale również z rozwagą, zrozumiałością, że zasługujesz na całą tę miłość, która jest kierowana w twoją stronę. Twoja wyjątkowość, twoja zdolność do sprawiania, że inni czują się wartościowi i wyjątkowi, jest rzadkim i cennym darem. Ta umiejętność pozytywnego wpływania na życie innych jest fundamentalnym aspektem twojej tożsamości, cechą, która pozostanie niezmienna, niezależnie od zakrętów, jakie życie może przynieść. W każdej sytuacji, która się rozwinie, pozostań wierna wiedzy o swojej wartości. Wytrwaj w życiu w sposób łagodny i otwarty, otwarty na bogactwo doświadczeń i połączeń, jakie życie oferuje. Poświęcając się rozprzestrzenianiu szczęścia i dobroci, odkryjesz, że te łaskawe energie nieuchronnie znajdą drogę powrotną do ciebie, wzbogacając twoje życie radością i zadowoleniem w równych proporcjach. Pamiętaj zawsze, że twoja zdolność do przyczyniania się do dobrobytu innych nie tylko cię definiuje, ale także przyciąga do ciebie tę samą hojność ducha i miłość, którą ofiarowujesz światu. Chciałbym zakończyć modlitwą za ciebie. Panie, opiekunie, który oświeca nasze drogi i ociepla nasze serca. Słuchając tych słów, płynących z najgłębszej czułości i szczerości,
Pozwól tej osobie poczuć delikatne dotknięcie w swojej duszy. Niech jej duch zostanie podniesiony, a serce zalewane niebiańskim pocieszeniem. Niech ta wiadomość będzie balsamem, przynoszącym pokój i spokój niepokojowi serca, pozwalając mu dostrzec bogactwo i głębie emocji, które w nim tkwią, oraz cenny wkład jego istnienia w życie tych, którzy go otaczają. Nadaj mu, o stróżu niebios, niezbędną siłę, aby z wdzięcznością i radością objął miłość, która go otacza, czy to wyraża się poprzez rodzinę, przyjaciół czy jakiegokolwiek istotę, która krzyżuje jego drogę. Oświeć go mądrością, aby dostrzegł piękno swojej własnej duszy, aby rozpoznał swoją wewnętrzną godność i niezmierne wartości, jaką posiada. Niech ta percepcja inspiruje go do chodzenia z podniesioną głową, z pewnością, która płynie nie z arogancji, ale z głębokiego uznania własnej wartości. Pozwól mu iść naprzód, niosąc pewność, że jest godny miłości i troski. Niech każdy krok będzie podejmowany z pewnością tego, kto wie, że jest głęboko kochany, niech każdy gest dobroci otrzymany będzie widziany jako odzwierciedlenie jego własnego wewnętrznego światła. Niech może, każdego dnia, otworzyć się na miłość coraz bardziej, pozwalając sobie na przyjmowanie bez strachu, uznając siebie za godną wszelkich form miłości, które życie hojnie mu oferuje. W tym czasie modlitwy, Panie, prosimy, aby otulił tę osobę swoimi opiekuńczymi skrzydłami, oferując jej nie tylko ochronę, ale także odwagę, by być wrażliwym, by wyrażać swoje najgłębsze uczucia bez obaw. Niech miłość, którą swobodnie daje, powróci do niej pomnożona, wypełniając jej życie radością, pokojem i satysfakcją. Amen. Zapewnij sobie chwilę, aby pozwolić tym słowom rezonować w Twoim duchu. Pamiętaj, że jesteś kochany i chroniony przez Wszechświat. Wpisz 1111, aby przejąć tę wiadomość i błogosławieństwa, które zawiera, jako swoje. Zostaw pozytywny komentarz dla innych widzów, którzy mogą potrzebować zastrzyku pozytywności w swoim dniu. Wszechświat uznaje to za akt dobroci, który zasila cykl dobrej karmy. Będziesz rozprzestrzeniać pozytywność i otrzymywać błogosławieństwa Wszechświata w zamian. Podnieśmy się wzajemnie i stwórzmy falę dobrej energii razem. Ważna wiadomość czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat oświecają Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.